Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. A teraz Surlit, Surlit, dobre przejście. Tłokiński, sytuacja. Zbigniew Boniek, serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Widzew. Czerwona Łódź Podwodna. Halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Maciej Cholewiński mówi w kolejnej Łodzi. Cześć, Maciej. Podwodnej. Dzień dobry. Cześć, Maćku. Jak samo poczucie? Ja to dzień. Tak, jak samo poczucie? Jak samo poczucie po tym? Po wczorajszym, jak samo poczucie po zwycięstwie? Może tak. Wiesz, to takie samo jak przed zwycięstwem, także to nie jest tak, że ja tam wiesz, nagle zapałem jakąś wielkim ekstazą, bo cieniem nad tym wszystkim cieniem. Właściwie człowiek żyje zupełnie czymś innym niż tymi meczami. No. Piłka nożna też ma na ton dalszy. To też nie prawda. Myślę o Widzewie tak jak zawsze, tak jak często, bo raczej koncentruję się na tym, co się dzieje na Ukrainie. No tak. Ale reszta idzie na bok. No tak, to prawda. Wiesz, to jest jakaś kurczę, czarna seria, wiesz. Jak nie jeden wirus, kurde, to teraz drugi wirus i nie wiadomo, który jest gorszy. Znaczy chyba wiadomo, że ten drugi jest gorszy. Ten obecny, bo... A, dobra, może o meczu najpierw trochę pogadamy, bo... Oglądałeś Meczycho? Wczoraj nie widziałem. No. Wczoraj nie oglądałem. Miałem ważniejsze sprawy niż mecz na głowie. Musiałem tam, wiesz, zająć się robotą. Także natomiast cały czas tam czujnie obserwowałem, co się dzieje i później poczytałem. Nie ma za bardzo komentarzy, zawsze są takie oceny zawodników indywidualne. Komentarze jako tak nie ma, jest tylko informacja i to też dało się wyczuć na bieżąco, że ten stomit, który tam się kupuje dolne część tabeli, no to na własnym boisku no poczynał sobie śmiało z drużyną z czołówki tabeli i ta różnica wcale nie była jakaś przekonywująca. No. Żeśmy bramki strzelili, ale no równie dobrze, jak oni na początku strzelili, to pewnie jakby to wszystko wyglądało. No. No, tak, to prawda. Wiesz, znaczy, wydaje mi się, że w ogóle to był taki mecz, bo to są czasami takie, wiesz, takie piłkarskie prawdy, które mi się bardzo podobają. Wiesz, że ktoś kiedyś sobie wymyśli jakieś sprytne hasło i później ono wchodzi do języka i wszyscy później to powtarzają przez wiele, wiele lat, jak na przykład tam, wiesz, mecz można wygrać, przegrać albo zremisować, gra się tak, jak przeciwnik pozwala i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo mnie to się śmieszą takie okrągłe zdania zamykające czy podsumowujące wydarzenia na boisku. Natomiast tutaj to jest właśnie, no muszę się posłużyć taką opinią tego rodzaju, którą kiedyś usłyszałem, że właśnie takimi meczami się wygrywa ligę. Czy tam zdobywa mistrzostwo, że wiesz, że to nie jest kwestia, zdobycie mistrzostwa to nie jest kwestia, wiesz, kilku fajerwerków, że tam, wiesz, wygrywasz z najlepszymi i tak dalej, tylko to są takie wymęczone, nudne, beznadziejne zwycięstwa, które jednak są bardzo ważne, bo jednak, wiesz, no trzy punkty to są trzy punkty, prawda? I to był właśnie taki mecz, który po prostu trzeba było wygrać, później wsiąść do autokaru, wrócić do domu, zjeść kolację i powiedzieć, dobra, wykonaliśmy to, co do nas należało. Bo powiem ci szczerze, ten mecz był męczący, wiesz, jakoś tak. Oczywiście wybrałem się do pubu, żeby obejrzeć mecz i no, nie czuło się w ogóle takiej elektryczności, która zwykle towarzyszy oglądaniu piłki nożnej, wiesz. Może dlatego, że po pierwsze transmisja się bardzo rwała, może dlatego, że wszyscy oczywiście byliśmy wyposażeni w telefony komórkowe i było przesunięcie w transmisji, co jest no, trochę denerwujące w pubie, że wiesz, że ma wpaść bramka, a znaczy toczą się wydarzenia na boisku, a tu jakiś koleżka spod ściany mówi, panowie, wiesz szczerze, za 10 sekund wpadnie bramka. No i wpada bramka, w związku z tym, wiesz, całe emocje po prostu no, gdzieś tam ulatują. Ale to był taki mecz, który po prostu oglądałem, patrzyłem i się męczyłem. Wiesz, gdyby nie to, że siedziało wokół mnie dużo bardzo sympatycznych, miłych przyjaciół, no to bym się umordował, powiem szczerze. No. Umordowałbym się. Nie lubię takich meczy, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że żeśmy wygrali. A chociaż widziałeś skrót, który oczywiście nie daje pełnej, nie oddaje grozy sytuacji, ale widziałeś chociaż skrót tego meczu?
co tam się działo. Ja sobie obejrzałem jeszcze. Nie miałem okazji. Nie. Tylko przeczytałem, to... przeczytałem to, co chłopaki widzę, co my napisali na temat tych właśnie oceny tego meczu i jak zwykle zabrakło mi w tym komentarzu, no w komentarzu tak do tego, gdzie jesteśmy jeszcze słabi, gdzie jesteśmy mocni, gdzie ma, gdzie coś widać, że coś ruszyło, a gdzie nadal nie ruszyło. No więc no, tego mi zabrakło troszkę. No, no tak. Takiej oceny ogólnie, ale to się charakteryzują się takimi ocenami ludzie, którzy siedzą w tym biznesie, mają z tego pieniądze, mówię o dziennikarstwie sportowym. I potrafią to więcej widzą niż tacy amatorzy, no jak my, no, to by nie mówić. O, przepraszam, ja jestem zawodowcem. Nie, no, żartuję. Żartuję. Jestem amatorem i w ogóle. Natomiast wiesz co, no właśnie powtórzę to, że to był taki mecz, który po prostu trzeba było wygrać. No i wygraliśmy i okej, wiesz. I bardziej się teraz w zasadzie, tak jak sobie o tym myślę, bardziej liczy się ten aspekt taki, że wiesz, że sobie po pracy, po prostu po 5 dniach, kurczę, zasuwania jak mały samochodzik, wiesz, sobie pojechałem do pubu, rozumiesz, jak człowiek. Usiadłem, kupiłem sobie piwo robotnicze, spotkałem przyjaciół, wiesz, obejrzeć sobie mecz, kurczę, wróciłem do domu, głowa mnie boli, jest ekstra. Także, no, jak mówię, to fajna rzecz. Natomiast, wiesz co, parę rzeczy takich, które sobie, takie refleksje pomeczowe, to, że, kurczę, kolega Pawłowski zagrał fajnie. No, była szansa, żeby po prostu, wiesz, w swoim drugim meczu w Widzewie, żeby ustrzelił, jak to się ładnie mówi, hat-tricka. No, było parę, wiesz, pięknych uderzeń, słuchaj, z wolnego, kurczę, chyba Gołębieski to strzelał, wiesz, no super, powiem ci, że kurczę, jak on tak będzie strzelał z rzutów wolnych, no to kurczę, no może to nie będzie Krzysztof Surlit, ale bardzo mi się to podobało. Wrombel fajnie, kurczę, bronił i w 90 minucie, słuchaj, po prostu wybronił coś, czego właściwie nie miał prawa wybronić. No, generalnie tak, natomiast tak, nie wiem, jak to nazwać, taktycznie, czy... No nie wiem, jak wyglądał ten mecz strasznie, bardzo się ciężko to oglądało, bo to takie było, jakby się oglądał mecz na boisku szkolnym, wiesz, taka kopanina po prostu. No. No nie wiem, jak mówię, to, żeśmy wygrali, jest najważniejsze, aspekt towarzyski jest też ważny, a piłkarsko, dobra, zapomnimy o Olsztynie, jak będziemy grali w Ekstraklasie tak zwanej, także już nie no będziemy właśnie, się zajmowali. Ja ci wejdę w słowo, no bo pytanie jest, po co mamy grać w Ekstraklasie? No właśnie. Czy po to mamy przychodzić na mecze z jedną, drugą, trzecią mocną drużyną, no bo wydaje się, że w tym momencie chyba wszystkie są mocniejsze od nas, żebyśmy obserwowali, jak nasi się męczą, przegrywają, 5-2, kolejne, może będziemy rekordy bili. No nie wiem. No właśnie, moim zdaniem to trochę jest tutaj zastanawiające, czy my jednak nie jesteśmy w jakimś etapie dalej budowy tej drużyny, tego zespołu, bo okazuje się, że ani nie mamy mocnej obrony, bo przeciwnik strzela nam w poprzeczki i bramkarz musi mieć parady życia, ani nie jesteśmy skuteczni, bo strzela nam Pawłowski, którego równie dobrze mogło nie być w tym zespole, bo on się załapał na wagon, tak w ostatniej chwili to tak zaproponował, albo ktoś go zaproponował i go wzięliśmy. No i co? I to wszystko tak wygląda słabo, no bo powinniśmy do takiej słabej drużyny, jaką jest chyba Stamina Olsztyn, chyba jest słabą drużyną, skoro kupuje na dół tabeli, pojechać i wygrać ten mecz zdecydowanie bez żadnych nerwów. A jeżeli tak nie jest, no to trzeba się zastanowić tak, czy ten Stamin rzeczywiście jest taką słabą drużyną, czy ta liga jest taką słabą drużyną, znaczy ligą, czy po prostu Widzew jest rzeczywiście taki mocny, czy jest słaby, no i czy, jak to wygląda, czy liga jest mocna, czy jest słaba, no moim zdaniem to ani Widzew nie jest mocny, ani ta liga nie jest mocna, po prostu to wszystko jest takie słabe, no drugoligowe. W Ekstraklasie jest lepsze, bezwzględnie. No bezwzględnie, znaczy słuchaj, mnie to zastanowiło niestety sytuacja z pucharem, bo wiesz, no myśmy przegrali z Wisłą Kraków, no byliśmy tam no powiedzmy równi poziomem, no ale nas jednak, wiesz, jakimś tam doświadczeniem czy czymś nas po prostu zjedli i odpadliśmy z tego pucharu z Wisłą Kraków, a Wisła Kraków gra no na tle właśnie tych, kurczę, ekstraklasowych zespołów, to Wisła Kraków gra, jakby to powiedzieć, no słabo. Jeżeli teraz Wisła Kraków, słuchaj, no nie, no po prostu lipa. Wiesz, myślę, że gdybyśmy się dostali do tej ekstraklasy, zawsze myślę, że jednak, no może lepiej się dostać, kurczę, nie wiem.
Chyba zawsze lepiej wejść pod poziom wyżej, kurczę, i sobie pograć przynajmniej Wiesz co, przez rok. powiem ci, że tak fajnie mówić jest, że warto się dostać do ekstraklasy, jak się gra w czwartej lidze, w trzeciej lidze, się jeździ po tych boiskach jakichś takich, wiesz, gdzie z tyłu krowy są i śmierdzi gnojem, grać w jakimś Wrocławiu czy w Warszawie, ale jak się dostaje tam w Nyki, w tej Warszawie i człowiek no pojedzie tak. tam, nie to, że sobie obejrzy meczek w telewizji, w pubie, tylko rzeczywiście cały dzień i następny dzień, bo to też są dwa dni, bo nie trzeba jednak ten dzień odpocząć po takiej wyprawie, no to są dwa dni w plecy, a wiesz, a drużyna dostaje na przykład łom od 5-0, no to się zastanawia człowiek, czy rzeczywiście ma, czy to wszystko miało sens, no. No tak, no można się załamać. No właśnie, no, to, no tak, no bo jak mówię, no słuchaj, ten przykład, wiesz, Wisły tutaj jest bardzo, no taki znamienny, że wiesz, że myśmy byli troszkę gorsi od Wisły, no Wisła gra bardzo słabo, no bardzo słabo, no i teraz w Pucharze Polskim, nie wiem, czy się mylę, że to, nie wiem, ta drużyna, z którą odpadli, to jest, nie wiem, jakaś druga liga, no to stary, po prostu... No to lipa, no, lipa, no. Ale z drugiej strony... My się siedząc Maciek w tym pubie wtedy, pamiętasz, rozmawialiśmy, że jak my trafimy na Olimpię Grudziądz, bo wiedzieliśmy, że będzie to Olimpia Grudziądz, no to my sobie z Olimpią Grudziądz damy radę. I tylko szkoda, żeśmy z Wisą rozpadli, bo byśmy grali już w półfinale Pucharu Polski. Ale prawda jest taka, że Wisła była, moim zdaniem, Wisła była wtedy drużyną lepszą od nas w tym meczu pucharowym. No i... A przegrała, no to bo Wisła jest ostatnio rzeczywiście w dołku i tam nie pomogła nawet zmiana trenera. I nie wiem, co tą Wisłę uratuje, no bo pomimo wysokiego budżetu, tak, mocnej drużyny, to jednak no, nie ma wyników. Tak. Trener też trener reprezentacji Polski, a tutaj wyników nie ma, czyli wszystko można powiedzieć, że pieniądze nie grają, piłkarze są jednak może się przereklamowani, a i trener jest przereklamowany. No, tak, ale to właśnie taka dziwna sytuacja. Nie, faktycznie, to znaczy reasumując, ale myślę, że jakbyśmy teraz, wiesz, teraz jakbyśmy awansowali, to myślę, że no, to byłaby rozpaczliwa walka o utrzymanie. No, zawsze mnie zastanawia, wiesz, jak to jest, że kurczę, wczoraj jeszcze rozmawiałem z takim sympatycznym koleżką, sobie, no właśnie niestety wyszedłem na papierosa, kurczę, wiesz. Kurde, no to jest głupota. Jak człowiek przyjdzie na ten Widzew, to pali papierosy od razu. No dobra, i sobie wyszedłem, no wiesz, rozmowy na fajce są zawsze, kurczę, miłe, sympatyczne i spotkałem takiego młodego, sympatycznego człowieka, który no mówi, że pamięta jeszcze, jak graliśmy w Ekstraklasie, słuchaj, bo to były jego początki kibicowania, czyli to musiał być bardzo młody człowiek, wiesz, i on tak zada mi takie pytanie, że no jesteśmy słabsi, słabi, ale kurczę, ale dlaczego? No bo skoro na przykład, nie wiem, no taki Radomiak, czy jakiś czy Raków Częstochowa, czy jakieś inne drużyny mogą, kurde, jednak awansować i zbudować coś sensownego, no to dlaczego my nie możemy, kurde? Czy to jest kwestia jakiegoś fatum? Albo wiesz, jak w filmie Koterskiego, wiesz, zawsze drugi, kurde, na 100 metrów drugi, z polskiego drugi, wiesz, no czy musimy mieć zawsze drudzy? Rozumiesz, czy ta karta się nie wiem, odwróci kiedyś właśnie? Gdzie jest ten ta tajemnica, że... Ja uważam, że nie od razu Radomiaka ani Raków zbudowano, bo patrząc na Radomiaka, no to on wcale nie miał takiego początku z mocnym hukiem. Tak samo i Raków grał przez parę lat, tak sobie średnio tą piłkę tam kopał. I tyle, no więc to może dajmy szansę. No, mamy tego Radka Gołębiowskiego na przykład, tak, to jest tylko jeden z przykładów. No, mamy piłkarzy, którzy potrafią kopać piłkę celnie, podając czy kopać ją w kierunku bramki, stwarzając zagrożenie do bramkarza, więc może nie jest tak tragicznie. Drużyna się buduje z podstaw, tu się zdobywa punkty. No, my mamy tego bramkarza Wrąbla, okazuje się, że jednak para stoperów jest nieprzygotowana, słabo wygląda i może oddanie tego stopera, który do nas przyszedł z Radomiaka właśnie, to był jednak błąd, wysłanie go gdzieś tam do rezerw. Bo może on wcale nie byłby gorszy od Tanżyny i Nowaka. A może by się no, to znaczy, ja, słuchaj, ja generalnie to, jakby to powiedzieć, daleki jestem od jakiegoś narzekania, wiesz, ja zasadniczo zawsze staram się cieszyć z tego, co mam i z każdej sytuacji raczej, wiesz, widzieć, że jest raczej fajnie niż raczej niefajnie. Widzę jakieś pozytywy i
właściwie to, że no słuchaj, no jesteśmy kurczę z szansami na awans, to znaczy, że jednak jakąś drużynę żeśmy zbudowali, jakoś tam sobie gramy, wiesz, no ta euforia pierwszej części rozgrywek, no była podejrzana, to było zbyt piękne, żeby mogło tak trwać, wiesz, długo i bezboleśnie, więc jakiś taki moment spadku formy, no musiał nastąpić. No, może wiesz, jeszcze wrócimy, bo to, że chłopaki potrafią grać w piłkę, no to jasna sprawa, tylko że może jest kwestia tego typu, wiesz, że psychologicznie, że być może taką mieliśmy fantastyczną rundę, bo to się pięknie ten Widzew oglądało, to po prostu bardzo, bardzo dawno, znaczy nie pamiętam takiej drużyny i jeszcze do tego, no właśnie, zawsze chciałem oglądać taki Widzew. Być może działo się to dlatego, że koledzy byli po prostu wyluzowani, wiesz, że widać było, że się cieszą tym, wiesz, że po prostu wychodzą na boisko, tak jak, wiesz, chłopcy wychodzą na boisko, kurczę, pograć sobie na WF-ie i się cieszą, kurczę, grą. I w związku z tym, jeżeli jesteś wyluzowany, wesoły, to ci sprawia przyjemność, no to wiesz, no to po prostu grasz sobie w piłkę, nie? No i efektem tego jest po prostu, wiesz, no super, super pierwsza runda, nie? Natomiast właśnie jak się zacznie taka, wiesz, taka spina, no to właśnie, no to już paru zawodników widzę, że to już nie są, no nie są tacy, wiesz, radośni, weseli na boisku, jakkolwiek to nazwać, prawda? Nie ma w nich takiego luzu, który mieli, że jakby stali się takimi, wiesz, no obniżyli loty, jak to się ładnie mówi. Ciekawe, w którym momencie, w którym kierunku to wszystko pójdzie. No badamy, no. A mecz z Arką to ci się podobał? Bo tak, bo to, tu możemy porozmawiać, bośmy obydwa i ten mecz widzieli. No, katastrofa, nie? My wszyscy przyszliśmy na ten mecz jako kibice sukcesu. Więc sukces był, no. I myśmy przyszli jak gdyby na fali tego sukcesu, żeśmy zapełnili ten stadion, oczekując grawą bramę z naszej strony i zdecydowanego zwycięstwa. Natomiast w ogóle kibice w Polsce, to jak rozmawia się z nimi o kibice, to niewiele mówią o piłkarzach drużyny przeciwnej. Nie znają tych piłkarzy, nie znają za bardzo tych trenerów. Ja nawet się złapałem na tym, że jak powiedziałem, że dawno Tarasiewicz nie dostał żółtej kartki, to obok ludzie nam jest jeżeli jak na przybysza z kosmosu, bo nie widzieli, kto to jest Tarasiewicz. No to tak to wygląda, że drużynę zawsze się naszą patrzy przez pryzmat drużyny, która z nami gra, a drużyna z Gdyni już przed meczem mówili, że przyjechali zdecydowanie po 3 punkty. Także jakby wiedzieli, znali jakby wartość własnej drużyny przede wszystkim i widzieli, że ten Widzew został taki mocny, najprawdopodobniej jest już rozpracowany i wiadomo, jak na czym ta gra Widzewa polega, no bo trudno tutaj powiedzieć wiele o Widzewie, bo mamy zawodnika, który się nazywa Kun, który biega wszędzie i coś tam próbuje zrobić dobrego. Mamy tego Kalnowska, którego można wziąć i też osłabić jego tam, powiedzmy, te podania i jakoś się nad nim skupić i też zdenerwować facetę i też kartkę może wyłapać. No i co? I tyle. No, mamy tych wahadłowych, którzy są nieprzekonywujący, bo nie wrzucają piłki. No, chyba, że nagle taki Nunes wyskoczy i bramkę strzeli. Mamy na pewno drużynę, która jest nie do końca też taka, którą też da się opisać. No, wiedzą przeciwnicy, że nasi obrońcy środkowi też nie są za jakiś metr, no, gwiazdy ligi angielskiej, także też można tutaj dużo namieszać. No i tak, no to wyglądało tak z tą Gdynią, że Gdynia nie we wszystkich swoich aspektach byli przekonywujący, bo zarówno ataki z takim zwanym pressingiem, ten pressing był bardzo agresywny i wymuszał błędy. Tak, biegali. W kontrach ten ich zawodnik, ten Hubert się nazywa? Jak on się nazywał? Może Maciek? Rozgrywający Arki Gdynia, który najlepszy mecz rozegrał, jeżeli chodzi o wszystkich, którzy biegali na tym boisku wtedy. Nie mam pojęcia. Jak to mówią, wbij mnie w mordę, nie wiem. No. Nie wiem. No. A warto się jakby na tym zastanowić. I to nazwisko sobie pamiętać, bo to są piłkarze, którzy możemy o nich powalczyć, jeżeli chcemy grać w ekstraklasie. Jeżeli oni nie awansują, oczywiście, tak? Okay. No, mam na myśli Hubert Adamczyk, taki piłkarz. Hubert Adamczyk, który się okazuje, że on swoje pierwsze kroki stawiał w Zawisze, a później grał w Chelsea Londyn. Był również piłkarzem czołowej drużyny angielskiej. Także zawodnik, który ma tam raptem 24 lata, ma już jakiś kontakt z zachodnią piłką.
tak? No, w tym meczu grał rewelacyjnie, no. O, to ciekawe, to ja nie wiedziałem, kurczę. Tak. Poza tym mieli takiego fajnego piłkarza kolorowego, tego Christiana Alemana. On też był bardzo, no, bardzo dobrze grał, ten Aleman. Mieli fajnego napastnika, tego Deje, tak? Adama Deje, który chyba to chyba on pierwszy tą bramę taką przywalił z 30 metrów. No, to po prostu majsterstwo. Tak, to jest coś, bardziej coś chyba przypadek. Wiesz. Słuchaj, ta bramka była wspaniała, ale to wiesz, to takie strzały to wychodzą ci raz na, wiesz, raz na karierę. Także tutaj. No, ale widzisz, ale facet się facet z 30 metrów się jednak ośmielił strzelić. No to też jest brawo za ten jego. Może mu zeszła, wiesz. Może mu zeszła. Znaczy nie, słuchaj, no bez wątpienia ta bramka była wspaniała i wiesz, i no bo pierwszą bramkę niestety widziałem, jak jeszcze byłem w knajpie, wiesz, i po prostu cała knajpa zrobiła ooo. No i był komentarz, że tam ale strzelił i tak dalej. Nie, no, faktycznie, to była piękna brama, wiesz, natomiast znaczy najgorsze jest to, że ta pierwsza połowa to nie była właściwie taka zła, wiesz, no słuchaj, no 1-1 było okej, okay, wiesz, no i później dopiero jakieś się zaczęło takie, ja powiem ci, że tych bramek Arki, to ja nie widziałem nawet, wiesz, bo ja tak lubię sobie wędrować po stadionie i oglądać sobie z różnych trybun, z różnych miejsc, z różnych perspektyw boisko, no bo to, no bardzo ciekawe to jest, powiem ci szczerze. I stałem, słuchaj, tu gdzie jest, jak jest zegar i chorągiewka od strony wschodniej, jak wiesz, jak bijesz rzuty rożne. W związku z tym, wiesz, nasza bramka, na którą grała Arka, to była oddalona, wiesz, na jakieś ponad 100 metrów, jeszcze nie dowidzę do tego. A wiesz, jak wpada bramka dla gości, no to jest cisza na stadionie, więc ja powiem ci szczerze, nawet chyba dwóch bramek to ja chyba nawet nie zauważyłem w ogóle, wiesz, tam coś wpadło, wiesz, później dopiero usłyszałem jakieś takie, wiesz, echo krzyku kibiców Arki, że, wiesz, że coś krzyczą, a ja nawet nie wiedziałem, że, wiesz, jakoś to mi zupełnie umknęło, wiesz, także pod tym względem ja właśnie nie oglądałem drugiej połowy tak, wiesz, tak analitycznie, bardziej sobie tak po prostu chciałem popatrzeć na bramki, które będą padały, wiesz, na stronę, na zegar, no jednej się doczekałem. Nie, no szkoda, po prostu szkoda. Później jak obejrzałem, wiesz, jakieś skróty, czy wiesz, w jaki sposób te bramki padały, no to kurde, no lipa, no wiesz, no taki karny, wiesz, że tam ręka się nastrzela i tak dalej, no to pech, wiesz, no. No ale no szkoda, że nas zlali, no jakoś z Arką nam nie idzie, bo przecież w tamtej rundzie, no tośmy właśnie pojechali do tej Gdyni i zdaje się też, że nas, kurczę, rozpracowali. No co zrobić, no. Co zrobić, no. A, jeszcze taka refleksja, słuchaj, właśnie a propos jeszcze meczu wczorajszego zwycięskiego, tym razem, wiesz, jak oglądałem ten mecz, no słuchaj, komentatorzy byli, była taka padaka i przy okazji jeszcze, no muszę wylać swój żal, że byli tak stronniczy, kurde, wiesz, że no nie bardzo mi się to nie podobało. Miałem nawet zadzwonić do prezesa Solosza i powiedzieć, stary, no zrób coś z tymi, kurde, gośćmi, bo naprawdę byli, no niefajnie się słuchało, tacy. No, nie wiem, no. Od niej odnosiłem wrażenie, że nie lubią nas. Trudno. No, czekaj, coś jeszcze a propos. A, no i żałuję, że nie pojechałem do Olsztyna, wiesz, powiem ci. Miałem szansę, znaczy miałem okazję, miałem propozycję, żeby wejść jako tak zwana, wiesz, prasa, rozumiesz? Kurczę, no ale no, czasu nie ma. A żałuję, wiesz, byłeś w Olsztynie kiedyś w ogóle? Fajne miasto? Nie pamiętam, czy jest fajnie. Wtedy jak nie zrobiło nam wielkiego wrażenia. Ale tak jak mówię, no, to jestem takim typem wyjazdownicza, który lubi jechać na dwudniowe wyjazdy. Także jednodniowe takie, pojechałem zobaczyć mecz i wrócić. Wtedy w ogóle nie interesują. Chcę po prostu pojechać i tam sobie posiedzieć w hotelu i może pójść gdzieś do jakiegoś klubu albo gdzieś po niej się połazić. Takie mnie interesują. A tutaj wyjazdy w polskim wykonaniu to jest też, że jedziesz z bandą i się tam wytrzymasz, albo jesteś satelitem, który później dostaje gdzieś łomot na mieście i jeszcze stracisz jakiś bar, to wszyscy mają do siebie pretensje, no i takie to wszystko jest wojenno i takie, no szczerze mówiąc, to nie fajne, no to taka grupka jedzie, szybko staje przez tą policję gdzieś namierzona, jest traktowana i z powrotem szybko, żeby tylko się pozbyć problemu. No tak. No ja bardzo żałuję. Wiesz, bardzo słabo cię słyszę. Przepraszam, bo mi się wilki uruchomiły. Już przepraszam wszystkich słuchaczy, ale to bestia wtargnęła do studia i się rozczekała. Słyszysz te krzyki?
Przepraszam, muszę wypuścić psa. Uwaga. No, uroki braku posiadania własnego studia. Ja bardzo żałuję, że nie pojechałem do Olsztyna, bo kurczę, fajne miasto w sumie, wiesz, takie zamek mają, słuchaj, dziwna architektura, taka trochę inna niż ta, która jest, którą można spotkać w naszej części Polski. No, ale no właśnie, no, nie czas i na jakieś tam wyjazdy może, kurczę, no. No, a poza tym jeszcze taka inna refleksja mnie naszła, nie? Słuchaj, że ten mecz z Arką to w ogóle był jakiś taki, kurczę, taki niefajny, wiesz, właśnie przez tą wojnę i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci, że właśnie miałem takie wrażenie, jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, że w ogóle to z jednej strony, wiesz, siedzimy, to jest jakieś święto nasze, no bo mecz Pizewa jest zawsze jakimś, powiedzmy, rodzajem święta dla każdego kibica. A tu nagle, kurczę, słuchaj, te, wiesz, 300 kilometrów dalej za granicą, kurde, ludzie giną, rozumiesz, przeżywają tragedie, domy im się walą, wiesz, muszą uciekać z dobytkiem, z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I ten mecz właśnie też z Arką był właśnie taki, kurczę, w jakimś takim ponurym cieniu, nie? Nie miałeś takiego wrażenia? Oczywiście, że miałem takie wrażenie, tylko ja żyłem swoim życiem, a moje życie było właśnie tam, gdzieś na wschodzie, bo nie da się tak normalnie żyć i po prostu przychodzić z tego obojętnie. Bo u mnie z domu telewizor jest włączony, jak tylko przychodzimy z pracy, aż się kładziemy, cały czas to są wiadomości, notujemy tego, co tam się dzieje. Słuchamy różnych komentarzy ludzi, którzy są z tym związani, no i staramy się też włączyć jakoś czynnie, czyli albo SMS-ujemy i przekazujemy numery konta, albo zaczynamy robić zbiórki jakieś i coś tutaj organizujemy, jeśli chodzi o te wszystkie materiały takie higieniczne, czy kontaktujemy się właśnie z Ukraińcami, żeby też w jakiś sposób im pomóc. No. Nie wybieramy się jeszcze na granicę, wiemy, że to potrwa pewnie długo i warto ten optymizm i tą pomoc żeby utrzymywać i ten nastrój taki, który ogarnął całe społeczeństwo polskie, to jest niesamowite. Więc żeby nie zagasić tego ognia, wiemy, że my też jeszcze włączymy może jakoś, jeszcze bardziej aktywnie, jak ten czas będzie płynął. No właśnie, właśnie. No. No powiem ci, że ja nie oglądam, wiesz, jak gdyby. Ja jak się budzę, to sobie tak włączam telewizor, wiesz, i tylko tak patrzę, czy się jeszcze chłopaki trzymają, kurde, i trzymam za nich kciuki. Natomiast już przestałem oglądać, po pierwsze, nie uwierz, to przestałem oglądać telewizję i nasłuchiwać tego, co się dzieje, bo po prostu mnie to tak strasznie przygnębia, że nie chcę. Sprawdzam oczywiście, wiesz, i tylko nie wiem, kurczę, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, wiesz. Bardzo chcę, żeby Ukraina się obroniła. Natomiast, wiesz, staram się, no właśnie to jest może jakaś taka reakcja obronna, wiesz, że po prostu nie oglądam tych wiadomości, bo to jest, no, przygnębiające, no. Co tu dużo mówić. Słuchaj, wczoraj albo przedwczoraj byłem, słuchaj, w mieście, rozumiesz? To znaczy w Łodzi. No bo wiesz, jako mieszkaniec Bałut i tak dalej, mieszkam, wiesz, w Australii. Się tak wyrażę. I słuchaj, wiesz, i przechodziłem obok Ełdeku, przechodziłem koło Siódemek, gdzie jest taki punkt informacyjny dla Ukraińców, i przechodziłem obok Ełdeku, gdzie jest kolejny punkt, gdzie można tam składać dary i tak dalej, i Ukraińcy mogą zasięgnąć informacji w ogóle. I wiesz, jak zobaczyłem, słuchaj, te kurde duże ilości, wiesz, kobiet otoczonych, kurde, gromadką dzieci, słuchaj, to po prostu, no, ręce opadają, wiesz, no, człowiek jest taki bezradny. Bo właściwie, no, nie wiadomo, co robić, kurczę, jak im wszystkim pomóc, nie? No bo wiesz, nie możesz wszystkim pomóc, prawda? Strasznie, kurczę, przygnębiające to jest wszystko, kurczę. No, ale myślisz, że na przykład ta fala fajnego zachowania Polaków, czy ona będzie trwała cały czas? W sensie, wiesz, dary, pomoc, no taka, wiesz, serdeczność jak gdyby. Ja to obserwuję wśród swoich znajomych. Myślisz, że to będzie trwało? Tak, będzie to trwało, bo to jest wpisane w naszą polską taką cechę narodową. My jesteśmy gościni, będziemy tej gościny udzielać. Jesteśmy narodem chrześcijańskim, czyli takim, którym miłość jest najważniejsza i ta miłość będzie tutaj wycięży wszystko. Mamy również na czele tego państwa stoją ludzie, którzy chcą pomagać, więc to państwo od razu, od pierwszej, jeszcze wojna się
jeszcze się wojna nie zaczęła, a już tam byliśmy na miejscu i już żeśmy przeczuwali blisko nocem, bo wiedzieliśmy, że te ataki, które były na granicę wschodnią, są pozorowane i to wszystko ma jakiś sens. Widzieliśmy z satelit amerykańskich, że krew jest jak gdyby tutaj przewożona na granicę, więc pewnie atak niedługo nastąpi. Także to wszystko było przewidywalne i żeśmy się do tego też dobrze przygotowali, bo ta pomoc to nie jest tylko taka pomoc na hikura, ale też jest ona koordynowana przez struktury rządowe i to wszystko ma jakiś sens. Także no, wiadomo też, że ci Ukraińcy, jak którzy tutaj przyjeżdżają, kobiety i dzieci, to czują się takie, jakbyśmy my byli zerwani z korzeni, nie czują się pewnie, więc tam podobno trwają rozmowy z nimi, czasami po kilka godzin, żeby nie przemieszczali się tylko do dużych miast, ale również te małe miasta są gotowe na przyjęcie. Przyjechało ich już dzisiaj 800 tysięcy, no to jest po prostu 10 tysięcy ludzi. To jest ogromna liczba. No, ogromna liczba. Za to przyjedzie. Jeżeli chodzi o zaangażowanie polskiego społeczeństwa, to ja jestem pełen uznania i jestem przekonany, że ono będzie dalej trwało. Może z różnym, no bo są pacjenci, którzy się jeszcze nie włączyli, ale się włączą. Jest to też taka psychologia tłumu i to też tak trochę działa. To wiadomo też, że w całym tym naszym społeczeństwie są też tacy ludzie, którzy myślą inaczej, no bo trudno, żeby wszyscy myśleli tak samo. Są ludzie, którzy myślą, że Ukrainie nie trzeba pomagać i dobrze, że giną, dobrze, że tak się dzieje. Są tacy przecież ludzie, którzy trzymają się za Putina i mówią, że Putin powinien tutaj rządzić w Europie i powinien w Polsce rządzić. Są przecież ludzie nawet, którzy są wchodzą na pasku Putina, tam dostają te pieniądze i po prostu no, jego politykę tutaj szerzą od miesięcy, skłócają polskie społeczeństwo. Portale takie no, społecznościowe, które przekazują te informacje, to się kryją za ciekawymi nazwami, na przykład Kresy, czyli wydawało mi się, że Polska jak gdyby tutaj taka najsilniejsza, a jednak jest za tym agentura sowiecka, się kryje. Także trzeba być, to każdy ma swój rozum, każdy coś tam innego do niego dociera. Ta taka narracja dotycząca właśnie tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce od 1943 roku, albo nawet i przed wojną, bo przecież piracki zginął na Śląsku, to zastrzelony przez obywatela Ukrainy, tak nacjonalistę ukraińskiego przed wojną, no to jest nadal ta narracja tych morderców, tych bestii ukraińskich, którzy tam wymordowali ponad 100 tysięcy Polaków, no to jest w narodzie też żywa i są tacy, którzy uważają, że to są gorsi niż zerowcy i sowieci razem dzieci. No są takie postawy, tak. Są takie ludzie, tak. Znaczy tak, słuchaj, bo to jest taka sytuacja, no wiesz, też nie ma się z drugiej strony co dziwić, bo wiesz, ta rzecz, która się stała na Wołyniu, ta zbrodnia jest po prostu, no... no nawet, wiesz, brak słów, wiesz, natomiast przeczytałem taką bardzo ciekawą informację, czy bardzo ciekawy felieton jakiegoś, nie wiem, mądrego człowieka chyba, wiesz, który właśnie stwierdził, że właśnie na naszych oczach jest szansa na zbudowanie się zupełnie nowego myślenia o Ukrainie, wiesz, że to już jak gdyby ten bohaterski opór, który teraz stawiają Rosjanom, to, że wiesz, że walczą o wolność swoją i tak dalej, przyjmują na siebie, wiesz, to uderzenie tych barbarzyńców, wiesz, to może zmienić, wiesz, i sam mit taki założycielski Ukrainy, że jak gdyby to już Bandera przestanie być w końcu, zostanie tym trupem pochowanym i on gdzieś odejdzie, a ten mit, który się teraz tworzy na naszych oczach, będzie właśnie takim obowiązującym, czy takim czymś, co naprawdę zbuduje świadomość Ukraińców, prawda? No, także tutaj może paradoksalnie ten debil, kurde, wiesz, moskiewski wywołał oprócz tego, że wiesz, że strach, przerażenie, śmierć i tak dalej, wywołał też taką potężną falę no super uczuć jednak mimo wszystko, tak, no na pewno nie miał takiego zamiaru, prawda, żeby zjednoczyć Ukraińców, albo żeby pogodzić Polaków z Ukraińcami, albo wiesz, bo to są rzeczy, o których na pewno nie myślał najeżdżając na Ukrainę, no. No nie, no po prostu słuchaj, szczęka opada, ręce opadają, wszystko opada, po prostu jak się patrzy na
na tę wojnę, bo to jest taka rzecz no, zupełnie niewyobrażalna. No słuchaj, no przecież kurczę, chodzisz do futbol pubu, nie? No to przecież tam kurde przychodzą koledzy z Ukrainy i kurczę, jestem ciekawy, bo dawno nie byłem, czy wiesz, czy oni już wrócili, wiesz, do swojego kraju, żeby walczyć, bo no znam też kolegę, który po prostu wziął się, spakował i wrócił do siebie, wiesz, i to jest dla mnie takie niewyobrażalne, że słuchaj, że znam człowieka, wiesz, no robię z nim jakieś tam, nie wiem, no interesami może bym tego nie nazwał, ale no jakoś tam współpracujemy, czy robimy coś razem, rozumiesz, a on nagle, kurczę, znika z mojego życia, wykracza granicę, słuchaj, i nie wiem, co się z nim dzieje, wiesz, może, kurde, może już nie żyje na przykład, bo go, kurde, zabili, może go jakaś bomba trafiła, wiesz, a może teraz strzela do jakiegoś człowieka, no po prostu, słuchaj, to są jakieś takie historie, no trudno o tym mówić. Poruszyłeś, Maciek, kilka wątków, no ja no. Rozmawiałem z tobą, rozmawiam też z naszymi słuchaczami, więc jako historyk wiem, że naród ukraiński to naród chłopski, który przez wieki całe był, żył po prostu na tych swoich polach i uprawiał tą swoją pszenicę. Był to naród też żołnierski, mam na myśli żołnierzy z Naddonu, czyli kozaczyznę, która była, no, dla których koń był rzeczą świętą i szabla. Więc bardzo tych dzielnych, odważnych żołnierzy brali czy to Polacy, czy to Moskwa pod swoje właśnie tutaj komendowanie i ci atamanowie kozaccy właśnie walczyli dla krajów, które były ich ojczyzną, tak? Czy to była Polska, czy to była Rosja. Bo Ukrainy nie było, więc Ukraina to jest taki nowy twór. Chcieli tą Ukrainę stworzyć i w końcu im się udało. Nie mieli tych bohaterów narodowych wielu, więc stworzyli ich na podstawie tych bohaterów, którzy chcieli ten kraj stworzyć. Więc czy to był Ataman Chmielnicki, czy to był właśnie Stefan Bandera. My żeśmy tego Stefana Bandera, jak gdyby i tych banderowców, jak tak zwanych, żeśmy tak no, tym nazwiskiem ochrzcili. Prawda jest taka, że Stefan Bandera był ofiarą niemieckiego obozu koncentracyjnego za Sachsenhausen. W tym obozie koncentracyjnym dokończył swojego życia, także w ogóle nie brał udziału bezpośrednio w mordach na Wołyniu. Natomiast był jednym z tych, którzy stworzyli tę organizację ukraińskich nacjonalistów bezwzględnie, no bo miał taki cel mu przyświecał, wolna Ukraina. I wiadomo, że z chłopami się za dawnych czasów nikt nie patyczkował. Chłop to był jak zwierzę takie, które miało po prostu przynosić zyski, więc ich tam krótko po prostu trzymano i jechano po nich ostro, a kto się sprzeciwiał, to w dawnej Rzeczpospolitej był zbijany na bal, więc tych pali męczarni po prostu była cała masa. To nie jest tylko Henryk Sienkiewicz, który tam pisze o dzielnym Jeremie Wiśniewieckim, bo ten dzielny Jerema Wiśniewiecki to był taki okrutny, który właśnie tych chłopów nabijał co róż na te fale. I tak wyglądała ta codzienność tego chłopa, który wstawał i musiał robić, pracować nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. Był w poniewierce przez całe wieki. No to dyszał po prostu tą rzęsą odwetu. No i wiadomo, że w prymitywnych, im bardziej człowiek prymitywny, tym bardziej jest okrutny. Więc tam nie było pomyłu i tak, po prostu było na pochybę lachom i tyle i wszystko poszło towarzystwu. Tak to wygląda, no. Ukraińcy mają teraz dzisiaj rzeczywiście nowego bohatera, bo ten ich przywódca jest niesamowity, bo to się okazało, że to nie jest o, fajny kolega. Tak, to nie jest jakiś facet, który ma tylko no, rozśmieszać publiczność, tak? Nie jest taki, tak, taki tam zwykły, normalny facet, nie? Tak. Nie jest jakimś żałosnym komikiem, tylko właśnie jest takim bohaterem, który porusza to cały czas jest przed telewizorem, cały czas pobudza tych ludzi do walki. Pokazuje się jako taki prawdziwy mąż stanu i także Ukraińcy mają nowych bohaterów i to się wszystkim podoba, bo ludzie jednak lubią trzymać mocnymi, tak ktoś jest słaby i się poddaje, tego się nie szanuje. A ktoś, kto jest mocny i walczy, to przynajmniej tak teoretycznie się powinno go tak cenić. Też historia pokazuje, że różnie jest, bo Polacy przecież w 39 walczyli przez praktycznie no, 2 miesiące, a jednak no co, Francuzi się poddali w okamgnieniu,
A jednak o tych Polakach, no to Polacy są takim narodem zawsze zapomnianym i do tą walkę i to są się tak sobie uśmiecha, nawet nasi obywatele się z tego śmieją, że niepotrzebnie walczymy i niepotrzebnie jesteśmy wojowniczy. No, natomiast no, Ukraińcy nie mają nic do stracenia, oni walczą o swoją wolność. Ten prezydent Putin już od początku mówił, że to jest państwo sezonowe, taką się retoryką poruszał, tą taką po wersalską, po 18 roku, na temat Polski, jak to mówiono, że to też takie sezonowe państwo, że nie ma szansy dalej żyć, no i rzeczywiście przez 20 parę lat, a później znowu nas najechali okupanci. No tutaj też Ukraina, też sezonowe państwo i już za chwilę uderzyli w nich mocni sąsiedzi, którzy tak naprawdę to no, nie ma Rosji bez Ukrainy. No, Ukraina nie ma Rosji, bo Rosja jest słaba, jest słabym państwem, jeżeli chodzi tutaj o zasoby. To nie jest jakieś państwo rolnicze bardzo, ani to nie jest państwo, które ma dużo właśnie jakichś minerałów. Te wszystkie złoża, te wszystkie czarnoziemy są na Ukrainie. Ten węgiel jest właśnie w Zagłębiu Doniecki. No, nie ma Rosji bez Ukrainy, także to musi być częścią ich państwa. To jest wpisane, to może lepiej, niech nie będzie Rosji. Imperialne, a że państwo jest imperialne, no to się cały czas rozpycha. Ludzie są do tego przez wieki przygotowani, tam nikt nawet no, nie śmie myśleć inaczej. Jeżeli śmie, no to się boi wyjść na ulicę. No i cóż, no. Dramat się rozgrywa, tragedia i ta tragedia się źle skończy, bo Rosja wygra tą wojnę, zdecydowanie, na pewno. To jest kwestia jeszcze z nimi. Pytanie jest, na ile będzie osłabiona, żeby dalej ruszyć, no bo jako państwo imperialne na pewno dalej zaatakuje, bo widzi to, że jak nie teraz, to nigdy, bo Europa jest bardzo słaba, Unia Europejska jest słaba, NATO jest, też nie jest mocne, to bierze to grozi wojną nuklearną, że grozi tylko wojną nuklearną. Akurat tak nie słuchaj, no tutaj akurat bym się tak nie unosił, wiesz, no bo się okazało, że wiesz, że niby jesteśmy słabi, wiesz, skłóceni, dekadency i tak dalej, ale jednak, kurczę, świat zachodni potrafił się, wiesz, postawić i pokazać Rosjanom, że no, chłopaki, kurde, wyluzujcie ale, trochę, wiesz. Ale gdzie się postawi? No pokaż mi, jak się... Słuchaj, no, sama kwestia ekonomii jest tutaj bardzo, wiesz... jaka jest kwestia ekonomii, Maciej? No co masz na myśli? No mam na myśli sankcje na przykład, mam na myśli, wiesz, system bankowy, mam na myśli... No, słuchaj... Bankowy? Przecież banki rosyjskie, sowieckie nie zostały odcięte. Dwa aha, banki no największe to... są nadal są, funkcjonują. Jesteśmy powiązani rurociągiem i nadal się ciągnie ruski gaz do Europy. Nikt nie śmie nawet tego przerwać. Rozumiem, czyli... To znaczy, czekaj, bo już się trochę pogubiłem. To znaczy, że co, że Zachód niczego nie zrobił, czy... Bo z twoich wypowiedzi wynika, że... To jest zwykła hipokryzja, ponieważ to tylko są takie ruchy pozorowane, takie na zasadzie, żeby nas źle nie oceniano, ale to nie jest pójście na całość, tak? To nie jest odcięcie wszystkich banków, to nie jest zamknięcie po prostu dostawy gazu ziemnego do Europy Zachodniej. Po prostu nie ma takiego czegoś. Także nadal są... interesy prowadzone. Rozumiem. To muszę mieć jakieś złe informacje. No, nie, tak, no może ja pozostanę przy swoim, natomiast wiesz co, ja nie wiem, czy nie jestem przekonany, czy Rosja wygra, wiesz, bo to, wiesz, ta pasa, wiesz, tego bandyty musi się kiedyś skończyć, wiesz, bo to jest chyba pierwsza sytuacja, w której naprawdę ktoś powiedział, sprawdzam, wiesz, Putin jak gdyby sobie robił co chciał, wiesz, wchodząc tutaj, zabierając sobie ten kawałek ziemi, wiesz. No przecież Rosja jest w zasadzie, wiesz, w stanie, kurczę, jakiegoś konfliktu, kurde, na prawie wszystkich swoich granicach, rozumiesz? I tutaj nagle po raz pierwszy ktoś mu po prostu powiedział, stary, kurde, weź idź sobie, stary dziadu, kurde, wiesz. No nie jestem pewien, wiesz. Ma świetny układ z najmocniejszym państwem na świecie, ma świetne układy z Chinami, nie musi się nikogo prosić. Bo ma odbiorcę i ma dostawcę. Robi no, interesy nadal z Niemcami, czyli z Europą. No właśnie tutaj nie jestem ma, tak do końca. Ma skłóconą Europę, tak? Bo Unia Europejska jest słabiutka jak nigdy. No i co? I ma nieudolnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który tam coś sobie pitoli pod nosem. Mm-hmm. I tyle no.
i może ich terroryzować, bo ma bomby nuklearne. Może sobie cały czas ich... Mało tego, jeszcze uderza teraz w system jądrowy. Zauważ, że jeszcze uderza w system jądrowy Ukrainy, tak? Także grozi to być może jeszcze tym, że będzie za chwileczkę jakby w czwartek. No może nie wszyscy o tym wiedzą, ale ja też to wyczytałem niedawno, ale groził nam po prostu kataklizm, jeżeli chodzi o wybuch reaktora, który jest o wiele, wiele silniejszy niż ten, który był w Czarnobylu. No tak, było coś takiego. To znaczy, Piotrze, to tutaj się będziemy różnili w ocenie sytuacji, czy nasza część świata coś robi, czy nie. Ja uważam, że robi to całkiem sporo, a Rosja... Nie, myślę, że mogą się potknąć w końcu. Jeszcze bym zresztą szczerze życzę i myślę, że wszyscy im życzą, kurczę. Natomiast, okej, bo tutaj nie dojdziemy do jakiegoś tam porozumienia chyba. Natomiast pytanie moje jest teraz jedno, słuchaj, jak sobie radzisz, bo to jest dla mnie takie pytanie natury filozoficznej, wiesz. Jak sobie radzisz, kurczę, z nienawiścią, którą zapewne Putin w tobie no, budzi, prawda? O ile budzi oczywiście, bo na przykład ja złapałem się na tym, że wiesz, że nigdy, no to jakby moje przekonania i system wartości nie pozwala mi nienawidzić. Mówi, że nienawiść jest zła i do niczego nie prowadzi, a ja się łapię na tym, że po prostu pierwszy raz w życiu życzę komuś, rozumiesz, nawet takiej wirtualnej postaci, no bo przecież oczywiście osobiście tego kretyna nie znam. Natomiast pierwszy raz w życiu jestem w takiej sytuacji, w której autentycznie życzę mu wszystkiego najgorszego, rozumiesz? To jest doświadczenie dla mnie takie metafizyczne, wiesz, takie dziwne, kurde, jak to jest, że po prostu wzbudziły się we mnie takie bardzo, bardzo, bardzo złe emocje i co gorsza, nie mam z tego punktu widzenia, z tego powodu nie mam żadnych to sumienia, słuchaj, wiesz, czy ty masz podobne takie przemyślenia, czy nie zajmujesz sobie głowy takimi rzeczami, jak to wygląda? W mojej głowie jest taki porządek jakby był ułożony w tym temacie, jeżeli chodzi o polsko-rosyjskie czy polsko-sowieckie no, to myślenie, czy polsko, czy moje względem Putina. No bo wiem, że Rosja to kraj, który zawsze był krótko bardzo trzymany przez różnych właśnie autokratów, różnych rządzących, czy to byli właśnie, czy to był Hanat, czy to był później Saraw, czy to była Rosja komunistyczna, sowiecka, czy to obecna Rosja Putinowska, czyli dalsza kontynuacja tej sowieckiej Rosji, zabiegowskiej, gdzie rządzą nie, właśnie te struktury te takie mafijne, które się podszywają jako struktury KGB, tak? Czyli tego tej właśnie firmy, która ma czuwać nad wewnętrznym pokojem w kraju. No. Zdaję sobie z tego sprawę, że niestety naród radziecki cały jest również specyficznym narodem. Jest to jednak nadal ten homo sowieticus, który patrzy na ten drobny zakup, natomiast jest on bardzo jednolity i patrzony jest jednak w tego swojego lidera. Poparcie dla niego jest bardzo wysokie. Bo jeżeli się mówi o małym poparciu, to się mówi o poparciu kilkunastoprocentowym, a jest tam poparcie pewnie ponad 60% społeczeństwa jest zapatrzone z tego człowieka, uważając, że bardzo dobrze robi dla państwa, czyli że poszerza te granice i chce wielki Rosji. No tak jak u nas są Polacy, czyli wielki Polski, nie wiem, co to znaczy, ale ja chcieli to tak od morza do morza. A wiadomo, że ktoś musi tę cenę zapłacić. Także no, nie mam tutaj złudzeń, że Rosja jest naszym wrogiem. Była, jest i będzie. Najwięcej wojen i najwięcej powstań, żeśmy tutaj stoczyli z Rosjanami w całej naszej historii. W 90% te wszystkie powstania i te wszystkie wojny były przegrane. I wiemy również, jakie jest nastawienie człowieka radzieckiego względem Polski. Tak? To też jest drugą stroną. Bo Polska jest krajem takim, który podnosi głowę, która walczy, która mobilizuje dzisiaj Europę, bo przecież taki Schroeder czy ktoś inny, to by tak siedział na dupie cicho, gdyby nie Mateusz nie pojechał tam, to by się pobudził. Cały czas ich pobudza, cały czas im pokazuje, że siedzą na dupach, nic nie robią. To nawet to uzbrojenie, które przygotowano teraz dla Ukrainy, które jeszcze nie dotarło, przekazuje, że to jest taki zapleśniały, już Spiegel o tym pisze, że to jest demobilu, które nie wybuchną nigdy.
Masakra. To trochę żenujące, to prawda. No i co? No ta. I wiedząc, kto jest naszym wrogiem, no to szukamy naturalnych przyjaciół. Jeżeli nawet Ukraińcy nam wyrządzili krzywdy duże i są te krzywdy nierozliczone, bo są, bo nadal są rodziny, które ponosi straszne straty i nigdy tego nie zapomną, to Ukraina jest naturalnym jak gdyby tutaj przedmurzem, przed sowiecką zarazą, przed sowieckim po prostu imperializmem. I tylko istnieje takiego kraju jak wolna Ukraina, jak wolna Białoruś od tego satrapy i tego marionetki i państwa właśnie te bałtyckie, tak, czy Estonia, czy Łotwa, czy Litwa. No to po prostu naszym interesem narodowym jest. No tak, mocne, to jest interes, żeby to prawda. Były mocne, tak? Żeby no, były mocne. A mówimy tylko o interesie, no, o tym mówimy. Nie, oczywiście, oczywista oczywistość, to jest interes. No. Natomiast nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy postać towarzysza Putina budzi w tobie od razu lęk? Wiesz, bo właśnie to ci powiedziałem, że pojawiło się w moim życiu zupełnie nowe uczucie po prostu nienawiści. Taki, wiesz, nie trawię typa, wiesz, patrzę na faceta i po prostu mi się robi niedobrze, wiesz, na jego widok. Czy ty masz takie też po prostu... Wiesz, no jak patrzę na to cierpienie tych ludzi, na te kobiety zapłakane i te dzieci, no to na pewno tak. Jak widzę te miasta, które są niszczone i wiem przecież, ile to wszystko kosztuje, to na pewno tak. Ale z drugiej strony, no to widzę bardzo mocnego faceta, który kurde jest twardy gość, rozgrywa tą Europę jak chce, rozgrywa te słabe Stany Zjednoczone jak chce. I po prostu, no jest to terrorysta w parancela, ale wie jak gdyby jak na to sobie może pozwolić i tyle, no. Nikt tam w Rosji też chyba nie podskoczy, żeby go zabić. Podobno jakiś miliarder postawił jakieś niesamowite pieniądze, żeby go zabić, ale facet tutaj tam siedzi w bunkrze ukryty i wydaje rozkazy, nie wiadomo w ogóle gdzie jest, czy ten stół wielki i on tam siedząc za stołem, to jest Moskwa, czy to jest właśnie gdzieś tam na Krymie, czy gdzieś indziej on tam sobie siedzi, czy na Uralu, przepraszam, na Uralu. Well, no także, no cóż, no. No jest to mocny polityk, no takim jakim mocnym politykiem był Adolf Hitler, czy Stalin, no to są mocni ludzie, no, bo słabi ludzie ciągnęli ze sobą takich jednostek. Mocnych ludzi oczekują inni ludzie, zauważ jak to też jest, no nawet w tych środowiskach kibicowskich, o których mówimy, to patrząc na tych, którzy rządzą klubami, no, naszym klubem, naszym prezesem jest facet, który w okularkach wygląda jak jakiś pikuś, no po prostu jak jakiś wymorzec. Gdyby on miał, wiesz, posturę jakiegoś, nie wiem, byka i jakiegoś, no takiego, jak na przykład kanclerz Helmut Kohl, jakiegoś takiego, wiesz, mocnego faceta, to by mu tam nikt nie mógł podskoczyć, tak? A tak to on tam chodzi, wiesz, z każdym rączkę podaje i myśli, że wśród braci kibicowskich w ten sposób zyska sympatię. To wydaje się, że nie. To inaczej wygląda. Twarde, brutalne prawo. Tak to wygląda też w polityce. Wstrząsające, wstrząsające. Ja nie, ja jednak może no. No właśnie nie wiem, czy ja się z tobą zgadzam, czy nie. Nie, się zgadzam z tobą. Rozumiesz. Nie, dziwny czas po prostu. Powiem ci, że to, co już chyba paręnaście czy 10 minut temu powiedziałem, że wiesz, no jak nie jedna zaraza, to inna zaraza. No po prostu witki opadają, kurczę. No. Ale zauważ, jeszcze rzecz jedna mi się nasunęła, wiesz, tak też, bo my żyjemy ostatnio w takim upadku trochę wartości, czy to są wartości właśnie chrześcijańskie, czy to są jakieś wartości dotyczące tego świata mężczyzn, tak, że tu mężczyźni rządzą. Okazuje się, że właśnie mężczyźni się stają coraz bardziej skobieciali, kobiety zaczynają dochodzić do głosu, a mężczyźni nie robią nic, żeby być bardziej męscy, tylko się poddają temu. A jak wychodzą jakieś indywidualności, takie jak Putin, jakieś twardzi żołnierze tego, no to wszyscy są w nich patrzeni i mówią, tak, to jest ten mężczyzna prawdziwy, tak? To jest ten gość. Mają poparcie, no. Tak wygląda. Znaczy, wiesz, no to może nie wszyscy. Ja tam bardziej uważam, że bardziej fajny jest Załęski, czy jak on się tam nazywa, kolega aktor. Wiesz, raczej... No, myślę, że Putinem to się mogą, wiesz, fascynować jednak ludzie, jakby to powiedzieć, nie chciałbym nikogo urazić, no ale no, słabi, no. Tacy jacyś dziwni, wiesz, natomiast raczej wzorcem no tak, tutaj to takim powiedziałem.
jest właśnie za. No, natomiast ta inna refleksja, tak mi teraz przyszło do głowy, że wiesz, że zobacz, że Ukrainą rządzi aktor. Weź inny przykład aktora prezydenta, czyli Ronalda Reagana. Słuchaj, może byśmy jakiegoś aktora na prezydenta wybrali. Nie mówię, że nasz prezydent jest zły, bo nie chciałbym wdawać się w tematy polityczne, ale, no, ale to jest fajne. Mamy kandydata. Szymon Hołownia jest aktorem, jest komikiem i wiesz, i kandydatem na no nie, najwyższe... No. No nie, chyba nie. Chyba nie, to chyba no to, nie. Piotra to, on pięknie płacze. Nikt tak pięknie płakać nie potrafi. A nie, to prawda, to mnie rozbawił. Natomiast ja bym widział Piotra Franceskiego jako prezydenta, powiem ci szczerze. Ładny głos, wiesz, potrafi się zdenerwować, pamiętasz scenę z Ziemi Obiecanej, żeby mu nie przerywać, kurczę. Kiedy Von Horn mówi, wiesz, tak, że kurczę, Piotr Franceski, tak się pomyślałem sobie. No nie, no już Piotr Franceski to może mieć 7 dych, no może trochę więcej nawet już. No, może więcej. No okej, okay. Jeszcze taka jedna refleksja, bo to właśnie, wiesz, tak a propos, też mnie też bardzo ujmuje ta, wiesz, taka chęć pomocy, wiesz, bo ja właśnie, no to mnie nawet aż zdumiewa, wiesz, że się obudziły takie pokłady fajnych emocji, wiesz, moi kumple jeżdżą tam na granicę, wiesz, rozwożą tych ludzi, kurczę. No opowiadają straszne rzeczy, wiesz, po prostu że to wygląda, wiesz, masa zagubionych, kurde, przestraszonych, zapłakanych ludzi, wiesz, te dzieciaki, kurde, nie, no koszmarne rzeczy, natomiast tak sobie myślę a propos tego pomagania, że wiesz, że tak naprawdę cała jazda zacznie się, wiesz, za miesiąc, za dwa, za trzy, wiesz, o ile to się nie skończy oczywiście klęską Rosji, że wiesz, że teraz jak gdyby wszyscy mają takie porywy serca, natomiast no kurczę, wiesz, wchłonąć taką ilość ludzi, którzy nagle, wiesz, pojawiają się państwie, to jest nieprawdopodobne przedsięwzięcie logistyczne, ekonomiczne, finansowe, mentalne, wiesz, to kurde, jakieś, no, strasznie ciężka jest ta przyszłość, wydaje mi się, ale myślę, że spoko, ale mamy Maciej, radę. Ale nie patrz, nie patrz źle, teraz ja będę optymistą, pozwolisz. Okej, okay. Bardzo proszę. Bo zawsze sobie trzeba zadawać takie pytania. Dlaczego wybuchła na przykład wojna na Ukrainie? Później, jeżeli ta wojna się zakończy sukcesem Rosji, no to jak będzie wyglądała dalej Europa, świat? Czy Rosja poprzestanie tylko na Ukrainie, czy pójdzie dalej? Jakie są minusy, jeśli chodzi o Polskę, tak, która będzie graniczyć z Rosją de facto? Choćby to była Ukraina, ale rządzona przez prezydenta, który jest prezydentem moskiewskim. Tak, przez zdrajcę jakiegoś. Graniczymy tylko z Rosją, a tak naprawdę to graniczymy z Rosją przez całą Białoruś. Także Białoruś to też jest Rosja. No i teraz będziemy graniczyli z Ukrainą, więc będziemy graniczyli z Rosją po całej długości naszej granicy. To jest ten optymizm? Ale po stronie plusów co mamy? Mamy ponad 2 miliony, ale może się tam przecież tych Ukraińców, u nas też prawie milion siedzi, to łącznie mamy 2 miliony Ukraińców, którzy potrafią nam poprawić, tak, no ten na pewno będzie to, czego się martwimy w Europie, czyli jeżeli chodzi o niż demograficzny, to my się nie będziemy musieli martwić, bo nawet nam się urodziło 2 miliony nowych obywateli. I to nie będą już tylko obywatele, którzy są proste chłopaki, którym dasz po prostu, wiesz, tutaj masz Iwan, masz Sasza, łopatę i pracę. W szkole mojej żony pracuje, uczy się chłopak, który jest najlepszym uczniem w tej klasie i to nie jest jak gdyby no, rzecz nowa i jedyna, po prostu Ukraińcy chcą się uczyć. To są młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski i się bardziej chcą uczyć niż Polacy. Pytanie jest, jak się nauczą, to z tą nauką zrobią. Jeżeli nie będą mogli wrócić na Ukrainę, bo jest ona ciemiężona przez Sowietów, okupowana, no to zostaną pewnie w Polsce, albo się przeniosą dalej na zachód. Na pewno jakiś czas będą w Polsce i dadzą nam coś, czego potrzebujemy, tak? Czyli no, będą tą wiedzę mogli przekuć na to, żeby w Polsce było lepiej. I tych ludzi jest cała masa, więc to przyjadą teraz, nie wiem, i lekarze przyjadą, i przyjadą jakieś naukowcy, i przyjadą jakieś inni ludzie, bo Ukraina to już nie są tylko te chłopy XIX-wieczne, ale to już są ludzie, którzy są no, również wyedukowani
i nie głupi. No jasne. Znaczy ten zastrzyk był takiego mocnego elementu antysowieckiego, który będzie się, który widzi tą Polskę, która wyciągnęła do nich dłoń, bo wszyscy mówią Ukraińcy są pod wrażeniem. Może Zachód nie jest pod wrażeniem, ale chrzanić to, jak to mawiał marszałek Piłsudski na temat Zachodu. A nie wiem, czy wiesz, co mówił na temat Zachodu marszałek Piłsudski, ale no, nazywał go, że Zachód jest parszywieńki. Tak mówił, jest parszywieńki. A zaciągają, tak, Wileńska. Ciekawe. Także no, ja tutaj pod tym względem jestem optymistą. Mało tego, ten nasz wizerunek Polski na arenie międzynarodowej już nic nam nie powie, także my nie przyjmujemy żadnych tutaj tych imigrantów, no bo my nie chcemy imigrantów zarobkowych przyjmować, bo sami no nie potrzebujemy, zwłaszcza, że to są nie wiadomo, jak to, co się o tym kryje, jak agentura, ale bierzemy tutaj ludzi, którzy są uchodźcami, że naprawdę tak? potrzebują. Uchodzą i my otwieramy domy własne, tak, mieszkania. Ty nawet może dojdziesz do takiego wniosku, że jeden z tych pokoi, których masz u siebie, stoi pusto, to przygarniesz jakiegoś Nataszę z jakąś Saszką, żeby u ciebie pomieszkali tydzień, dwa, miesiąc, półtora, myślałem, a kiedy przeniosą gdzieś dalej. No. Także nie, zgadza się. To wie, jak to będzie wyglądało dalej. Ale pod tym względem to widzę też plusy. No. Mało tego, nasze PKB się zwiększyło, jeśli chodzi o obronność, do 3 punktów procentowych. Są brane kredyty, państwo będzie brało kredyty na zakup broni najnowszej, także to nie są kredyty, które trzeba będzie oddać w ciągu roku, dwóch, tylko będą rozłożone na nie wiem, na 50 czy na 100 lat, także nie będą odczuwalne. A będziemy mieli no, na dzień dzisiejszy, wiesz, nie dość, że armia nasza się zwiększa, bo się powiększa, mamy 130 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy wotów, 10 tysięcy marynet amerykańskich, jakieś siły szybkiego reagowania z Zachodu, to jeszcze będziemy mieli nowe te szybkie technologie amerykańskie, czy jakieś inne. U nas. No rozumiem. Przemysł zbrojeniowy i tak dalej, wszystko się rozwinie. No tak mi się wydaje, że ludzie znajdą pracę w tym przemyśle zbrojeniowym. Może przemysł, jeżeli chodzi o kosmonautykę, też ruszy. Także widzę dużo pozytywów. No to dobrze, że chociaż... No kurczę, i łuski opadły ludziom z oczu. Bo widzą, kto jest Nie, nie, oczywiście. Tak? I teraz takie pytania, teraz powiem też z ostrej amunicji użyję. Takie teraz zapytania i takie wątpienia, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku, jak samolot spadał, to chyba już nie ma takich ludzi, którzy w to nie wierzą, że tam nie było bomby i ten samolot nie był przygotowany, żeby nie żeby zginęło 80 osób, bo te 80 osób to Putina nie interesuje. Ale ta jedna osoba, która tam w Gruzji powiedziała takie słowa, że najpierw Gruzja, później Ukraina, później państwo na Bałtyckie i na końcu. I ten, który twardo mówił i dzisiaj ma swoją ulicę główną w stolicy Gruzji. Mm-hmm. No, wiem, o kogo chodzi. Tak, coś w tym jest, wiesz, powiem ci szczerze, no tak. No, dziwny czas, powiem ci. Kurczę, tak nam się te audycje, wiesz, w jakimś takim dziwnym czasie, kurczę, żeśmy zaczęli robić tę naszą czerwoną łódź podwodną, nie? Ja przyjeżdżam po prostu dziwne. No ale... Nie, że ja bym chciał rozmawiać o piłce nożnej, ale ja dzisiaj o piłce nożnej nie potrafię mówić. Jak ja widzę tych roześmianych Anglików na tych trybunach, jak oni tam siedzą i pitalają, coś jedzą, te zachodnie gęby, które po prostu mają to wszystko w dupie, a jak mi powiesz trochę o Ukrainie, to się biorą i banują, bo to nie są fora polityczne, bo oni chcą gadać o wspomnieniach i jak to pięknie było na tarasach i jak ta piłka tam u nich i tak dalej. No kurde, myślę sobie, a żyjcie by sobie, ja po prostu z tego okrętu wysiadam, tak? Bo ja po prostu jestem tu. Tutaj jest moja ojczyzna i widzę zagrożenie. Ta piłka nożna jest tylko dodatkiem tak, do naszego życia. To jest tylko dodatek. No. Są rzeczy ważne i są ważniejsze. Właściwie tak. No, to znaczy piłka nożna jest najważniejsza spośród rzeczy najmniej ważnych. Tak słyszałem kiedyś taką zgrabną maksymę. No to co, to chyba kończymy, nie? Tak mi się wydaje, no, kurczę. Do lepszych czasów. Miejmy nadzieję, że jak za tydzień popłyniemy do kolejnego portu, no to będziemy się upajać znowu konsumpcją, będziemy żyć jak... Tak, i upajać się tym, bo tak na koniec, bo ja tu każdemu, kogo spotykam, przedstawiam widzenie świętego Macieja, to znaczy mnie. Mam takie widzenie, słuchaj, wiesz co, że
Towarzysz Putin, kurde, słuchaj, wstanie rano, potknie się, słuchaj, sobie rozwali głowę o złoty kibel, który ma u siebie w domu na pewno, wiesz? I tak skończy, kurczę, ten koleżka. Mam nadzieję, że tak się stanie, muszę ci powiedzieć. No, powiem ci, jakby się ta wizja, bo wiesz, bo jest coś takiego, jak wiesz, jak samospełniające się przepowiednia, rozumiesz? Jakby ta wizja się z tego zmaterializowała, to były niezłe jaja, powiem ci szczerze. Chyba bym otworzył jakiś gabinet, kurde, wiesz, wróż Maciej, wiesz, przepowiadanie przyszłości, jedyne 200 zł. Byłoby fajnie. No. No, słuchaj, no to widzimy się na meczu w takim układzie. A z kim my gramy teraz, ten następny? Już tak pytanie podchwytliwe, bo ja na przykład nie wiem, słuchaj, z kim my teraz gramy. Gramy mecz wyjazdowy, Maćku, teraz. Także może spełnią się twoje marzenia i pojedziesz z redaktorem, wiesz, po stołki na wyjazd. No właśnie tu będzie trzeba, kurde, pokombinować. Jeżeli wyjazd, to no to... No, brzmi ciekawie. Dobrze, a tak czy inaczej widzimy się na najbliższym meczu na stadionie naszym 13, wspaniałym. 13 marca wyjazd do Polkowic na Dolny Śląsk. Aha, też ładnie. Cała nasza ojczyzna. Znaczy mówiono, że my jesteśmy tak filią tej Dolnego Śląska, więc... Więc dla wielu osób to może być sympatyczne i pojechanie tam. No ekstra. Dobra. No, drodzy słuchacze, lecimy, no. Płyniemy właśnie. Nie poddajemy się. Sława Ukrainie. Precz tyranium Putina. Amen. Szykujmy torpedy. Dobra, to na razie. Szykujmy torpedy na Putina. Na razie. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Czerwona łódź podwodna.